Witam w Sekiro. W poprzednim odcinku pozyskałem dwa narzędzia do protezy Shinobi, czyli wmontowany topór, tak on się prezentuje, oraz dyszę ogniową. Zrobiłem to w posiadłości rodu Hirata. Jeżeli więc zastanawiacie się, gdzie to znaleźć, a nie wiecie, to polecam zobaczyć poprzedni odcinek i polecam również subskrybować kanał, by być na bieżąco. A my wracamy do historii. Ten koleś nam mówił, że spotkaliśmy go w posiadłości rodu Hirata. Być może po wizycie tam będzie miał coś nowego do powiedzenia. Nanna, matte maśta zy. Itadaita zeni o motode ni shina o shiire yashita. Sa, katte itte kudasai. O, faktycznie, kupiliśmy od niego informacje za 30 senów łącznie i on mówił, że dzięki temu pozyska nowe przedmioty, nie kłamał i można u niego kupić lekkie sakiewki oraz przede wszystkim, i na to zwracam wam uwagę, kunai używane przez panią motyl. Pani motyl jeszcze nie znamy. W każdym razie można wykorzystać to, żeby ulepszyć, zdobyć jedno z ulepszeń do shurikenów. Na nie w tym momencie, ale generalnie polecam serdecznie. Ja na razie sobie kupię 5 sakiewek, zabezpieczę moje finanse. A przeklikałem, a on teraz prosi nas o pomoc. W każdym razie koleś daje nam właściwie questa kolejnego, który polega na tym, że mamy dowiedzieć się, czego potrzebują samurajowie z zamku Ashina. No jeżeli będzie wiedział, na co jest popyt, będzie mógł zainwestować w odpowiednią rzecz i zarobić hajs na nich. A jak on zarobi hajs, to będziemy mogli kupować od niego więcej przedmiotów, więc opłaca się nam to. Tych kolegów już podsłuchiwałem, więc po prostu sobie ich zabijemy. Polecam na cichaczu zabijać kolesia po lewej, a tego zadziabując go zwyczajnie, bo ten po prawej jest trochę słabszy. Dobra, tutaj mamy granulki i pytanie, czy coś tutaj jeszcze. Znak ducha jest do zdobycia. Znaki ducha w ogóle są związane z duszami. Zasadniczo duch, dusza, tak? I tutaj widzicie, są zwłoki ewidentnie, w ogóle jakieś spalony stos zwłok ludzkich razem ze zwłokami konia. Dosyć makabryczna rzecz. W sumie miałem ponad 500 senów, mogłem pójść do kupca i kupić od niego petardę, ale no okej, już trudno. Jak zdobędę znowu, to się tym zajmę. Tymczasem przed nami wyśmienita zabawa w postaci walki z Czerwonookim. Będzie dzisiaj również widmo, moi drodzy. Widma raczej nie pokonam, ale będzie mroczno. Okej, pokażę wam patencik, przynajmniej spróbuję. Podobno jak się przebiegnie tędy, tutaj na szybkości, no można mu generalnie krytyka zasadzić, ale nie jest to łatwa rzecz. Ogień go staggeruje na chwilę i mamy szansę wyprowadzić tak z 4-5 ataków. Polecam z Czerwonookim walczyć niżej, gdyż po lewej tam jest jeszcze jeden przeciwnik na górze. No i co? Tutaj sprint. Polecam sprint, biegać dookoła niego, czekać, aż on wykona jakiś atak, na przykład taki, i można go dziabnąć dwa razy i uciekamy. Co ileś sekund można go zastaggerować ogniem. Ale polecam nie robić tego od razu, bo tak jak mówią, przez jakiś czas jest odporny. Można też do niego przyciągać się liną, co w sumie mi nie wychodzi za bardzo, ale spróbuję to zrobić. Na desce, którą ma przykutą do głowy, pojawia się momentami znaczek i ten znaczek właśnie informuje nas, że możemy użyć liny z hakiem, ale nie wiem, czy to będzie konieczne. No to go niby staggeruje, ale... O, no właśnie. To jest potęga tego kolesia. Zobaczcie, prawie całe HP mi zabrał. Więc się uleczę do pełna i to oznacza, że nie będę miał już tykwy w ogóle. I proszę bardzo. Pierwszy pasek zdrowia ściągnięty. Tutaj niestety w zasadzie... Nie da się chyba mu zbić postawy. Tak, żeby mu
zadać Krytola zabierając zdrowie, tylko po prostu zbijamy mu HP właściwie. Zaatakuj w końcu. Mam wrażenie, że bardziej się opłaca go zaatakować, niż się przyciągać do niego linką. Nie bądźcie zbyt greedy. Dwa ataki, czasami trzy. No i można też atak ze sprintu wyprowadzić, właśnie ten. O, zabolało go. A dawno ognia nie dostałeś na twarz, nie? Skuty ogr, tak właściwie się nazywa ten przeciwnik. A jednak jest sens go atakować częściej, bo się podpala. Dobra, czyli nie miałem racji. Warto dwa razy pod rząd zaatakować ogra. Podejrzewam, że jakby się rzuciło w niego olejem, to jeden cios z dyszy by go podpalał. I otrzymujemy drugi koralik modlitewny, jeszcze dwa i będzie można się wzmocnić. Do tego stopień leczenia Shinobi, czyli zdobywamy technikę, która powoduje, że tykwa przywraca więcej punktów zdrowia. Co jest bardzo fajną rzeczą. I wrócimy do posążku rzeźbiarza, żeby odnowić tykwę, ale najpierw pokonamy kolegę z włócznią. Mamy już kontrę Mikiri. Więc używając kółka zbiłem mu całą postawę, dzięki nara. Polecam, naprawdę kontra Mikiri. Wyśmienita rzecz. Nie będę się teleportował, bo loading będzie trwał dłużej prawdopodobnie niż dotarcie tutaj. Szybko przysiądziemy. Odpoczynek. I lecimy dalej. Można by olać koleżków tu na dole, ale zabiję ich dla expa i senów. Wrócimy do shurikenów. Teraz tak, droga wiedzie tędy. Luneta kruka pozwala zmienić widok na pierwszoosobowy. Jakoś specjalnie mi się to nie przyda chyba. I to jest lokacja, w której na środku mamy generała kolejnego. Chyba z niego wypada koralik modlitewny, więc warto go pokonać. No i sporo przeciwników w okolicy, łącznie z przeciwnikiem, który potrafi zaalarmować wszystkich. Nasiono tykwy, o proszę. O, to już by się mogło przydać, ulepszyć tykwę, ale spróbujemy zrobić akcję Shinobi. Czyli na skradance. Tak, żeby wrogowie nie wiedzieli, z której strony otrzymują atak. Prosto w klatę. Chodź tu, przyjacielu, wilk na ciebie czeka. Dziobut! Bywaj. O, to jest ryzykowna miejscówka. Dobra, udało się. Przejdziemy sobie tutaj boczkiem i tego kolesia z muszkietem, tudzież z rusznicą, sobie ubijemy. Podejdziemy tu i no właśnie, jeden ziomeczek patroluje. Poczekam, wiesz, więc aż on przejdzie i przywołam sobie odłamkiem naczynia stojącego samuraja na warcie. Jakbym rzucił teraz, to by się obaj zainteresowali, a to nie jest stan rzeczy, na którym mi zależy. Teraz już chyba wystarczy. Podejdzie jeden, wciągniemy go za narożnik i tak samo postąpimy z tym patrolującym. Możemy przy okazji przyciągnąć pieniążki i przedmioty, garść popiołu i naczynko, dobrze. Naczynka się przydają, naprawdę. Poczekamy, aż podejdzie jeszcze trochę, bo oni chyba zaczynają wolniej iść, kiedy dostaną z naczynia. No już wiecie, jak się jego żywot zakończy. Dobra. I teraz
Zależałoby mi na tym, żeby bardzo szybko przemknąć tutaj, zanim zauważy mnie tamten stworek. Okej, chyba mnie nie zauważył. Nawet na pewno mnie nie zauważył, bo gdyby mnie zauważył, to byśmy już o tym wiedzieli. Te miejscowe można pominąć właściwie, nie trzeba z nimi walczyć, wystarczy sobie przejść tędy w dół. Można by to po prostu przebiec, ale mi zależy na dokładnej eksploracji, pokazaniu wam jak najwięcej się da, no i przede wszystkim na zdobyciu koralika modlitewnego z dowódcy. Ale nawet jeżeli to nie jest koralik modlitewny, to na pewno wypada z niego coś wartościowego. I tu mamy, moi mili, kreaturę, która ma gong i jak tylko nas zauważy, to zaczyna bić w ten gong, a to powoduje, że wszyscy się na nas rzucają. Ups. Dobra, na szczęście nie usłyszał tego jakimś cudem. Okej. Dowódca ma jeszcze tutaj jednego kolegę i prawdę mówiąc, jak sobie z tym kolegą poradzić, to za bardzo nie wiem. Bardziej by mi zależało na tym, żeby zadać krytyka dowódcy. A, tylko dowódca sobie poszedł, no to jest świetna informacja, bo ja mogę teraz... Aha, tylko zauważył mnie, dobra, to. To wam też polecam stanowczo. Uciekamy po prostu, żeby on przestał nas ścigać. Bardzo generałowi Tenzen Yamauchiemu opłaca się zadać cios krytyczny na dzień dobry, ale widzę, że ten patencik nie zadziałał. Koleś nadal wie, gdzie jestem, więc może odejdźmy jeszcze trochę. Dobra, tu już nie wie, gdzie jestem. Dobrze. Zmyłka poszła. I którędy on teraz będzie szedł? Tam jest już, na dole. Szybko mu to poszło. I co on zrobi dalej? Ty, a może byś Yamauchi tutaj... Swoją drogą, on ma takie samo nazwisko jak nasz kolejny boss. Czyli Yamauchi. Okej, teraz się uda chyba. No oczywiście drugą kropę trzeba już zabrać mu w uczciwej walce. Mniej lub bardziej uczciwej. Ach, to było pchnięcie. Można było kontrą Mikiri go porobić elegancko. Ale nie zrobiłem tego. W ogóle obecnie mi średnio na jeże idzie. O, to z kolei było cięcie. No tak, wrogowie, którzy używają jednocześnie cięć i pchnięć, są bardzo niebezpieczni. Mam jeszcze wskrzeszenie, ale kiepsko mi idzie unikanie i odbijanie jego ciosów. Może zbyt mało agresywnie podchodzę do tematu. Nie ma odnawiania. No, zbyt pasywny byłem. No okej, no i co teraz? Właściwie to musiałbym ponowić wszystko jeszcze raz. No szło to całkiem sprawnie, ale wymaga dużo skradania się i czekania, może jakoś, nie wiem. Dobra, pierwszy raz tak zginąłem, żeby stracić coś, także straciłem część scenów i 13 punktów expa, nie ma tragedii. Tych kolesi już ominę na Hama, żeby trochę szybciej poszło. Okej. Okay. Gdzie jest nasz kolega? Ha, nie ma go? Czy da się do tego tutaj... A, idzie. Dobra, to może porobimy go trochę inaczej. Bez używania naczynka. Poczekamy, aż dojdzie tutaj i... krzakach spróbuję go ubić. Mam nadzieję, że nie zaalarmuje tym samym miliarda przeciwników. Chociaż też można by użyć naczynka właściwie.
chyba go nawet ten ruch miecza go już tutaj zainteresował. Okej, czy to się uda? Uda się, dobra. Cały czas oznacza mi tam Auchiego z jakiegoś powodu. Jest opcja, żeby dostać się szybciej drugą stroną do koleżki z gongiem, ale wtedy na ogół ktoś się zainteresuje nami. Często to jest sam ten koleżka z gongiem, więc taka bardziej chaotyczna jest ta akcja. Jeżeli chcecie zrobić turboskradankową opcję, to stanowczo tędy jest droga. No dawaj koleś, dawaj. Czy dosięgnę go naczynkiem stąd? Dosięgnę. Nawet nie idzie jakoś wolniej specjalnie. Nawet nie wiem, czy nie idzie szybciej może. Mimo, że tak się pochyla, jakby się troszkę skradał, to idzie szybciej. W porządku. Dawaj pieniądze i ja już wiem, że trzeba jak najszybciej tutaj się udać. To można chyba nawet przesprintować sobie. Zastanawiam się, czy mniejszego samuraja na dole da się w jakiś sensowny sposób ściągnąć tak, żeby Yamauchi mnie nie zauważył. Może trzeba szybciej się nim zająć? Yamauchi sobie idzie. Pytanie, czy teraz... No, skapnął się. Mam nadzieję, że to spowoduje, że on się przestanie mną interesować. Gdzie on właściwie jest? Tutaj. No ewidentnie jest cały czas mną zainteresowany, więc jeszcze gdzieś trzeba by przejść. Może na przykład... O, muzyczka cichnie, więc chyba będzie spokój. Okej. To bardzo dobra wieść. Możemy zająć się walką z nim. No, przez to, że on ma właśnie dwa nieblokowalne ataki, zarówno pchnięcie, jak i cięcie, to jest naprawdę wymagającym wrogiem. I jeżeli będziecie próbowali z nim kiedyś walczyć, to na pewno się przekonacie, że koleżka łatwy do pokonania nie jest. On dobra, będzie chodził teraz w tej weftę, tak? Tak. Ups. To jest strasznie głośno. Jak się skrada, po prostu się nadepnie na coś, to jest... O, dosyć jumpscare'owy motyw. Okej, okay, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Nie tego chciałem użyć, nie tego też. Dobra, za dużo sobie wyposażyłem tych rzeczy różnych. Warto też wziąć pod uwagę, że jeżeli zbijemy wrogowi całe combo ciosów, to wtedy on dostaje jeszcze większe obrażenia postawy. Jest bonus za zbicie całego kombosa. Ach. No powiem wam, że czuję się trochę nawet bezsilny wobec niego. Może inne narzędzie protezy? Może ty ognia nie lubisz, co? No i co teraz? Dobra, wiecie co? Wbijam tam teraz na opcji już bardziej zabójczej, żeby nie powtarzać całego motywu skradania się milion razy. No może to pójdzie szybciej. Okej. Okay. Oczywiście jak gram sam, to robię go bez problemu. Na let's playu wcale łatwo nie jest.
Może mniej gadania, więcej grania na przykład, coś takiego. Nadal się skradam, ale to tak wiecie, już bardziej dynamicznie. Jak mnie zauważą, to trudno. Pozwolę tylko temu kolesiowi trochę przejść. On pewnie i tak nie zauważy, ale... Nie zauważył mnie jednak, co za łajza. No dobra, to chyba to, co zrobiłem teraz, to jest ostatecznie... Łatwiejszy i szybszy sposób, ale mniej pewny. Okej. I teraz, moi drodzy, robimy akcję tego typu. Szybko spróbuję ubić jego kolegę. Od tego właśnie ziomeczka. Udało się go podpalić. Mam jeszcze żyćko, mam żyćko, spokojnie. Mam też tykwy, więc teraz szybkie leczenie. Ach. No nie, nie mogę, no co za koleś, trzeba było to blokować. Ja próbowałem uniki robić nie wiadomo po co, bo chciałem się uleczyć chyba. Ach, nie wierzę w to, to już 3 razy się nie udało. Dobra, lecimy jeszcze raz. Myślałem, że w tym odcinku dojdziemy do bossa, ale Yamauchi zdecydowanie to uniemożliwia. Otrzymałem pomoc losu, czyli nie utraciłem nic. Chociaż no coś tam jeszcze do tracenia powiedzmy mam. Mam do tracenia, bo zawsze trochę tutaj koleżków zabijam, więc w sumie nic dziwnego. Dobra, tak, tak. Tędy szybko. A tak ładnie szło już, no. Naprawdę niewiele mu zostało tej postawy. Dobra. O, ten się zainteresował, aż proszę, proszę. No i niestety zainteresowali się wszyscy ostatecznie całą akcją, więc trzeba to wystudzić, bo Yamauchi musi dostać kryta. Widzicie sami, ile mam problemów, żeby zabrać mu jeden pasek zdrowia. Gdybym miał mu zabrać 2, to już by była raczej przesada. No, chyba trzeba się bardziej oddalić jeszcze. I to wystarczy, dobra. Ale jest poza Yamauchim jeszcze jeden żołnierz i może by się udało tak to rozwiązać, żeby tego żołnierza ubić. Dobra, Yamauchi się nie skapnął, jest w całkiem dogodnej dla nas pozycji. O, topór widzę, że zadaje mu całkiem ładne obrażenia postawy, ale też jest tak, że... Im przeciwnik ma więcej zdrowia, tym postawa szybciej mu się odnawia, więc na samym początku zadawanie obrażeń postawy nie jest jakoś super przydatne.
Może trochę ostrożniej podejdę do tematu. Ach, jeszcze atakował. Za daleko byłem niestety. To jest czas na leczenie stanowczo. Bo tak naprawdę to jest niby mini boss, ale on jest stanowczo kurde jak bosiak. Zwłaszcza jakbyśmy nie ściągnęli mu tego pierwszego paska zdrowia. To w ogóle tragedia. Ała! Dobra, czas chyba na zbijanie postawy. Albo na umieranie. Moje oczywiście. Okej. No, trochę za dużo próbowałem zbijać jego ciosy, a trochę za mało atakowałem. Trzeba też jednak bić go po bloku, wtedy również traci... A co traci? Traci Yamauchi... postawę swoją po prostu. No dobra, ale trzeba wrócić do posążka, bo nie mam w ogóle zdrowia. Zregeneruje się i wyruszymy do widma. Do widma wyruszymy z dwóch powodów. Bo zasadniczo i tak go nie pokonam teraz, nie mam takiej możliwości. Bo do walki z widmami jest potrzebny jeden przedmiot, który chyba nawet gdzieś tam znajdziemy po drodze może, ale nawet jeżeli tak, to i tak nie będę próbował teraz walczyć z nim. A po drugie pokażę wam sekret. Sekret, który dotyczy w sumie miejsca, którego wam nie pokazałem jeszcze. A dobra, ubiję ich już. Trochę Yamauchi napsuł mi krwi, przyznaję, że no cztery razy i to ten czwarty raz też był taki niepewny. Miejsce, które tutaj jest, to które chciałem wam pokazać, to jest to miejsce, że są drzwi, których nie można otworzyć z tej strony. Jak tam się dostać? Podobno da się jakoś tutaj generalnie double jumpem pokombinować, żeby dostać się na tamten dach i przejść tamtędy, ale ja pokażę wam bardziej legitną drogę. Natomiast co, nadal czeka nas tutaj trochę skradania się, bo są wrogowie zrespieni. Tędy mamy przejść. Jest jakaś kapliczka i kartka z napisem. Zawróć, jeżeli życie ci miłe, nie zetniesz głowy bezgłowemu. Nasze miecze i piki zawiodły. No i to jest prawda, że zwykłą bronią nie zagrozimy temu przeciwnikowi. Tędy trzeba skoczyć i nacisnąć kwadrat w momencie, kiedy jesteśmy przy tej półeczce skalnej. W przeciwnym razie spadniemy w przepaść. Cukierek do skradania się. I co dalej? Dalej można zaskoczyć tutaj. A nas interesuje droga tam, nade mną, i do niej się za chwilę dostanę, ale żeby to było możliwe, trzeba zejść w mrok. I tu na dole, moi drodzy, jest bez głowy. Tylko nie wiem, czy jak się zaskoczy do niego, to czy można wrócić potem. Nie widzę niczego, czego można byłoby się chwycić linką, więc na razie bezgłowego zostawiamy. Tak jak mówiłem, nie zadamy mu obrażeń. Jeżeli w ogóle można, to bardzo nikłe. Natomiast ta ścieżyna to jest właściwie skrót na bezgłowego.
jest stąd bliżej do posążka rzeźbiarza, ale ja tu przyjdę, bo są tu przedmioty do znalezienia. Jaszczurki schodzą na hita, nie zadają obrażeń fizycznych, ale nabijają status zatrucia, więc warto na nie uważać. One pojawiają się często dosyć w Sekiro. Pokazuję wam to też nie tylko dlatego, żeby zdobyć fanty, bo w sumie to nie wiem, czy poza tym cukierkiem to chyba jeszcze coś będzie na górze. Ale mi trochę spędzało sen powiek. Spędzało mi sen z powiek przejście tutaj. Boska trawa leczy wszystkie statusy. No mega długo zastanawiałem się, jak to tutaj otworzyć. Nie szedłem do bezgłowego, bo wiedziałem już, że nie ma sensu i w końcu stwierdziłem, że pójdę tam, bo już miałem to potencjalnie możliwość zabicia go. I właśnie się okazało, że to tamtędy jest przejście. Na dowód, że tę całą ekipę można ominąć, proszę bardzo, można, nie ma problemu. Ale pomijamy w ten sposób koralik modlitewny, a to jest mega ważna rzecz. Potrzebuję już tylko jednego koralika, żeby wzmocnić swoje cechy fizyczne, czyli życie oraz postawę. Dobrze, czasu jeszcze trochę mamy, więc przejdziemy sobie tę rozpadlinę, która się trzęsie z jakiegoś powodu. Tak, tutaj można zeskoczyć, ale tutaj nic nie ma ciekawego. Droga właściwa prowadzi tędy. Pamiętacie skórę węża na kamieniu? No to właśnie mamy właściciela. Boski wąż, moi mili. Który jak najbardziej może mnie tutaj zabić, więc trzeba poczekać, aż odwróci się w drugą stronę i skakać tak może, żeby jednak przeżyć na przykład. Teraz trochę przełamałem jego sekwencję, w sensie nie wiem, co on zrobi w tym momencie, czy spojrzy tam, czy spojrzy tutaj. Spojrzy tutaj, więc trzeba poczekać, aż odwróci głowę. Ale w drugą stronę. No, ma cykl powtarzalny. No tak, bo tutaj trzeba najpierw się chwycić tego i dopiero stąd skoczyć tu. I właściwie od razu najlepiej skakać w tę stronę, w ogóle tam się nie zatrzymywać. Bo już się koleżka mną interesuje. Tutaj jak szybko przeskoczymy, to możemy też trochę ułatwić sobie sprawę. Raczej dotknięcie jego ciała nie powoduje, żeby się mną zainteresował. Więc tym się nie przejmujcie. Ważne jest, żeby was nie widział. O fuck, zauważył mnie. No świetnie. Czy on mnie nadal widzi, czy już nie? Jakby trochę widzi, trochę nie widzi. Chyba no, przestał mnie widzieć na szczęście. A czy wypadałoby się napić w ogóle? A skończyło mi się, no to fajnie, dobra. I tu mamy palankin? Tak, palankin. Możemy do niego wejść. Palankin służył do ślubów w ogóle. To jest tęga rozkmina, ale to nie jest czas na rozkminy. To jest czas, żeby uciekać. Bo jak dostanę hita, to mnie nie ma. Dobra, udało się. Tak, wąż wróci do swoich głębin. Ale nie martwcie się, to nie jest nasze ostatnie z nim spotkanie. Tylko dziabnęliśmy go w oczko, więc jeszcze będzie próbował się zemścić.
Choć niewykluczone, że to jest ona w ogóle. Palankin służył do ślubów. Mówiłem to, nie? Mówiłem. Teraz powiedziałem, że to może być ona. I za chwilę wam zaprezentuję, skąd ta cała rozkmina. Po pierwsze, ona się przy tym palankinie w ogóle zatrzymała, nie? Tak jakby zaciekawiło ją to, że ktoś tam wszedł. A tutaj mamy niemilca, na którego przyda się topór, bo jego kapelusz jest traktowany jak tarcza. Więc dzięki temu mogliśmy mu zbić postawę. Fragment katalogu ziół. To jest właśnie a propos tego palankinu jeszcze. Kartka z katalogu ziół Ashiny, poradnika dotyczącego kwiatów i ziół. Ziarno pęknięcia rośnie w wąwozach i głębokich dolinach. Mieszkańcy zatopionej doliny uważają, że takie miejsca są odpowiednie do tego, by ofiarować się w małżeństwie wielkiemu wężowi. Jeśli ktoś chce stać się jego oblubienicą, powinien wejść do brzucha węża z doliny. A oblubienicą, czyli to jednak jest on, w sensie, że ten wąż. Ale to, moi drodzy, na tyle. W następnym odcinku przejdziemy dalej. Jesteśmy już bardzo blisko bossa, więc niemal na początku kolejnego odcinka boss będzie. A jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć.